Witam Państwa dzisiaj w bliskim spojrzeniu, troszeczkę o relacji rodzice-dzieci, szczególnie jeśli chodzi o wiarę. To jest taki gdzieś lęk w nas, że wiara, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, co się może stać, kiedy oni tego nie chwycą. I też rodzice, którzy przeżywają poczucie winy czasami, jeśli się to nie udaje. Inspiracją do tego jest list Państwa Marianny i Marka, którzy napisali tak. Mamy problem w naszej rodzinie. Dwoje naszych starszych dzieci, 40 lat córka i 32 lata syn, odeszli do kościoła protestanckiego. Trójka naszych wnuków nie jest ochrzczona. Teraz jest walka o najmłodszą naszą córkę, 16 lat, która zaczyna sygnalizować zastrzeżenia do kościoła katolickiego. Na przykład przestała chodzić do spowiedzi i twierdzi, że nie potrzebuje pośrednika w kontaktach z Bogiem. Jest to dla nas ogromna trauma. Prosimy o radę, jak mamy z nią rozmawiać i jak ją przekonać, że to nie jest dobra droga. Problem jest również w tym, że mieszka na stacji daleko od domu i osobiste kontakty są ograniczone. Rozmawiamy przez Skype'a. Wiemy, że modlitwa w tej sytuacji jest najważniejsza i to czynimy, ale nie wiemy, czy czynimy to właściwie. Języka, którego Państwo używają, walka, odległość, przekonywać. Ja mam taką wątpliwość, że coś się dzieje tam w tej rodzinie, że ja nie wiem, czy przez Skype'a kogoś można przekonać do wiary. To jest pierwsza rzecz. Ja się zastanawiam, dlaczego 16-letnie dziecko nie jest z Państwem. To nie jest wyrzut, ale chcę jak gdyby zapytać też, co takiego się dzieje w tej rodzinie, że przecież wiara to jest też świadectwo, to jest coś takiego, co nie da się jak gdyby nauczyć, przekazać, nie wiem, z czymś tam tylko i wyłącznie słownie, że to jest gdzieś jakieś świadectwo życia. I widzę wielką troskę z jednej strony Państwa i ból i cierpienie. I to rozumiem, bo to jest ten ból cierpienia rodziców. Ale z drugiej strony ja nie wiem, jak ja mam Państwu poradzić, żeby dziecko nauczyć przez Skype'a wiary. I teraz no, ja nie wiem też, co znaczy dla Was, kiedy Wy nie jesteście przy dziecku, kiedy ono się buntuje, kiedy Wy nie jesteście przy dziecku, kiedy ono Was potrzebuje, kiedy ono potrzebuje akceptacji, kiedy ono potrzebuje też tego bycia z tym, co jest trudne. To jest pytanie, które ja sobie w ogóle dzisiaj zadaję, co się dzieje w świecie, proszę Państwa, że gdzieś coś takiego się dzieje, że zaczynamy się interesować tymi dziećmi dopiero, kiedy one się zaczynają buntować, kiedy właściwie zgliszcza zostają czasami jakiejś rzeczywistości, którą dopiero widzimy, że może nie zbudowaliśmy, czy nie umieliśmy zbudować. Przyznam się, że to jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, ale te pytania, które sobie właściwie przy okazji tego Państwa listu chcę postawić, to są pytania o to, dlaczego reagujemy dopiero wtedy, kiedy trzeba gasić pożar? Dlaczego nie ma tego świadectwa? Jest coś w tym domu, kiedy dwoje starszych Waszych dzieci w jakiś sposób no nie zaszczepiło. Oczywiście, że nie chodzi o oskarżanie, ale też gdzieś nie wynieśli czegoś, bo tak łatwo może zmienili coś. Ale też są dorośli, mają do tego prawo. Jeśli tam odnaleźli Boga w tym rozumieniu teologii, to ja też sobie myślę tak, że każdy ma do czegoś prawo. Tylko nie chcę, żeby wiara była czymś, o co trzeba walczyć w znaczeniu takim agresywnym, że wiara to jest także to, żeby walka była świadectwem przed własnymi dziećmi, że w kościele, w którym zostajemy, jest coś, co sprawia, że warto tam być. I to jest chyba jak gdyby ten element. A żeby jeszcze coś jak gdyby głębiej zobaczyć, to myślę, że trzeba sięgnąć w siebie, w swoje emocje, w przekaz, który się dzieje. Coś, co sprawia, że coś nam się rozpada. Rozumiem Państwa uczucia, rozumiem emocje, ale warto zapytać czasami, jak posłuchać swojego dziecka, a nie jak przekonywać. Bo jeśli ktoś zostanie wysłuchany, to tym samym może być przekonany.